Szczerze mówiąc, bardzo dawno zajmowaliśmy się FNAF-em, wobec tego wpadłem na pomysł, co gdyby zrobić serię, oddzielny format, w którym w każdym odcinku zajmować będziemy się innym animatronem z FNAF-a, a także wszystkimi jego wersjami, które pojawiły się w tej serii na przestrzeni lat. Wobec tego dzisiaj w pierwszym odcinku tej serii zajmiemy się nikim innym jak Freddym Fazbearem. Postacią chyba najbardziej konieczną dla całego FNAF-a, o ile Springtrap nie jest trochę bardziej, ale wydaje mi się, że to właśnie Freddy jest tym, który kojarzy się najbardziej z tą serią. Wobec tego dzisiaj zajmiemy się wyjaśnieniem każdego pojawienia się Freddy'ego na przestrzeni lat we FNAF-ie, a także każdą jego pojedynczą wersją, która w tych grach się pokazała. Zatem hej, cześć wszystkim, jestem Ondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jeżeli takowy format przypadnie wam do gustu, to powstanie z tego oddzielna seria, z której to filmy pojawiać się będą, no powiedzmy, dopóki nie wyczerpiemy tematu, bo siłą rzeczy nie będziemy mogli ciągnąć tego w nieskończoność, jednak myślę, że kilka odcinków może z tego wyjść, jeżeli seria wam się spodoba. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie kciuka w górę pod filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo pamiętajcie o tym, że dobijemy 200 tysięcy widzów do Halloween, czyli do 31 października. Zapraszam też serdecznie na mojego Instagramka, linka masz w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wszystkie wersje Freddy'ego na przestrzeni lat w serii Five Nights at Freddy's. W sumie jeszcze nie wiem, jak nazwę ten film, ale muszę coś wymyślić. Zaczynajmy. Freddy Fazbear to totalna ikona nie tylko samych gier, ale także i w uniwersum tych gier. Jest totalną ikoną niczego innego jak Fazbear's Entertainment, czy też wcześniejszych pizzerii. Freddy'ego Fazbeara, czy Fredbeara, obiadu Fredbeara. Pomijając już sam fakt, że gościu pojawił się we wszystkich częściach, odgrywając mniej lub bardziej istotne role, w całym świecie gry jest totalnie sławny. Po raz pierwszy pojawił się w restauracji Fredbear's Family Diner pod postacią Fredbeara. Wtedy jeszcze nie był swoją ostateczną wersją, czyli Freddym Fazbearem, który pojawił się niedługo później w pierwszej restauracji sygnowanej jego imieniem, czyli we Freddy Fazbear's Pizza. Pierwszy pizzery wyglądał mniej więcej tak, tylko był trochę ładniejszy i nie był aż tak zniszczony. Natomiast my będziemy tutaj lecieć wedle tego, w jakim czasie wychodziła ta gra, wobec tego lecimy od pierwszej części, czyli Five Nights at Freddy's z 2014 roku, aż do FNAF'a Security Breach, więc zacząć musimy od Freddy'ego, który pojawił się właśnie w tej pierwszej ikonicznej części, która to zabiera nas do roku 1993, do trzeciej pizzerii o właśnie tej nazwie. Tutaj Freddy Fazbear to totalny szef i kompletny boss. Gigantyczny, gargantuiczny niedźwiedź w kapeluszu, muszce i z mikrofonem w dłoni. Prawdopodobnie na etapie tworzenia był inspirowany Billy Bobem, o którym wspomniałem w tym filmie, w razie czego odsyłam tam. Wracając natomiast do Freddy'ego, w pierwszej części aktywny staje się od trzeciej nocy, jest znacznie mądrzejszy od swoich kolegów po fachu. Nigdy nie pojawia się w sposób taki, abyśmy widzieli go w pełnej krasie, zawsze siedzi gdzieś w cieniu i przygląda się kamerom, nawet nie widzimy go w drzwiach. Gościu po prostu pojawia się w chwili jumpscare'a. Wobec tego w pierwszej części jest najgroźniejszym animatronem ze wszystkich i założę się, że każdy z nas musiał dostać kilka jego jumpscare'ów na mordę, aby jakkolwiek nauczyć się, jak on funkcjonuje. Co interesujące, początkowo jego miejsce jako głównego antagonisty gry miał zająć Bonnie, jednakże jak już pewnie bardzo dobrze znacie tę historię, Scott bał się go na tyle, że zastąpił go Freddym. Gościu wręcz miał z nim koszmary po nocach. Kojarzone może być też z tą swoją ikoniczną melodią, która pojawia się właśnie w pierwszej części, głównie w chwili, kiedy zabraknie nam energii, a jego oczy zaczną świecić w drzwiach, wtedy słyszymy tą ikoniczną melodię. Co interesujące, w grach typu FNAF AR po raz pierwszy byliśmy w stanie usłyszeć głos Freddy'ego Fazbeara, który może być dość zaskakujący. Now would be a good time to hold your breath. I hope you enjoy my visit. I've got a special delivery just for you. No i w sumie propos Freddy'ego Fazbeara to byłoby już na tyle, natomiast w pierwszej części znalazł się także jeszcze jeden Freddy, jeszcze jedna jego wersja, mianowicie Golden Freddy. Bardzo ważny dla fabuły tych pierwszych trzech części FNAF-a, pomijając tą czwartą, bo ona w zasadzie jest taka... No wiadomo, to jest FNAF 4, wiecie co o nim sądzę. W pierwszej części Golden Freddy pojawia się jako halucynacja, często możemy zobaczyć go w chwili, kiedy patrząc na kamery, przykładowo co niektóre plakaty zmienią się na wizerunek właśnie jego, o ile plastikowy miś może mieć wizerunek, w sensie animatroniczny, albo kiedy na plakatach pojawią się płaczące dzieci, wówczas otrzymamy pewną całkiem straszną halucynację z dominującym napisem It's me, to ja, który chyba do tej pory nie został jakkolwiek wyjaśniony w kwestii lore FNAF-a. Jeżeli w takiej sytuacji będziemy patrzeć na niego zbyt długo, ten walnie nam jumpscare'a, a gra zostanie skraszowana.
W sumie całkiem ciekawe łamanie czwartej ściany po części. Co ważne, jeżeli w Custom Night ustawimy poziom agresji animatronów w ten sposób, aby formował liczbę 1987, otrzymamy jumpscare właśnie Golden Freddy'ego, co mogło nasuwać nas na trop, jakoby to on był ofiarą Divide of 87. Skoro już o Divide of 87 mowa, goście pojawia się także we FNAF-ie 2, gdzie pełni trochę mniej ważną rolę. Ale chociażby pojawia się tutaj w minigierce, gdzie to okazuje się, że to on był piątym zabitym dzieckiem. Ponadto bardzo podoba mi się jego design w tej części gry. Te wszystkie kable wychodzące przez oczodół czy miejsce, w którym powinno być ucho, generalnie gościu wygląda na maksa strasznie tutaj i bardzo mi się to podoba. Ponadto jego rola jest trochę zbliżona w kwestii straszenia nas, bo od czasu do razu pojawi się jego halucynacja. Jednakże jest to wykonane dużo gorzej, jego jumpscare też jest o wiele słabszy. Zostając jeszcze przy FNAF-ie 2, ta dwójka w tytule może oznaczać podwójne, a może i nawet potrójne kłopoty, bo poza Golden Freddy'm znajdują się tutaj jeszcze aż dwie wersje oryginalnego Freddy'ego, do których teraz powinniśmy przejść. Zatem pierwszym z nich będzie Wifford Freddy, na którego niegdyś wołałem Old Freddy i pewnie wielu z was również. W dwójce pojawia się jako stara, zniszczona wersja Freddy'ego, który wcześniej pojawił się w poprzedniej wersji Freddy Fazbear's Pizza, gdzie to Afton dokonał morderstw. Tam był po prostu Freddy'm i myślę, że na tym możemy zakończyć. Kiedy to tamtejsza pizzeria została zamknięta, tamtejsze animatrony zostały wyrzucone lekko w kąt, odeszły w zapomnienie i w tamtej chwili były wykorzystywane jako swoiste naczynie do pozyskiwania części zamiennych do nowych animatronów, do których za moment przejdziemy, raczej do jednego z nich. To natomiast nie przeszkodziło staremu Freddy'emu, jak i całej jego gromadce, by w trakcie nocy przychodzić do biura stróża i go straszyć. Tak więc na głowie, poza nowym Freddy'em, do którego za moment przejdziemy, mieliśmy także starego, zapomnianego Freddy'ego, a także Golden Freddy'ego, który pojawił się od czasu do czasu. A propos tej postaci to wszystko, bo nie pełni ona jakiejś bardzo ważnej roli w tej części, w zasadzie jest dość pomijalna, aczkolwiek bardzo podoba mi się jego design i pamiętam bardzo dobrze, kiedy w wieku 9 lat po raz pierwszy przechodziłem FNAF 2 i jak bardzo zdziwiłem się, że Freddy'ch jest tu dwóch, a nie jeden. A propos tego pierwszego, pora na Toy Freddy'ego, czyli główną wersję Freddy'ego poświęconą właśnie tej drugiej placówce Freddy Fazbear's Pizza. Jak nazwa tego animatora wskazuje, jest on znacznie bardziej zabawkowy i został stworzony tak, by był zapewne mniej straszniejszy... Co? Aby był mniej niepokojący wobec tych młodszych klientów Freddy Fazbear's Pizza. Należał on do, w cudzysłowie, nowej linii animatronów odznaczonej mianem Toy. Te właśnie charakteryzowały się bardziej, nie wiem, plastikowym designem. Były bardziej zbliżone do zabawek i były bardziej bajkowe w porównaniu do swoich starszych, a także przyszłych braci, albo wersji. Ponadto ta wersja Freddy'ego jest bardzo urocza. Ma tą swoją ikoniczną muszkę, kapelusz, dwa guziki na brzuchu, charakterystyczne rumieńce na policzkach, a także mikrofon w ręku. Jest to bardzo charakterystyczny model Freddy'ego, który naprawdę wyróżnia się spośród całej reszty i generalnie, chociaż jakoś za bardzo za nią nie przepadam, to myślę, że jest ciekawą odskocznią i został wykonany naprawdę fajnie. Ale skoro już wspomniałem o tej jego uroczej stronie, posiada on także tą swoją drugą twarz w chwili, kiedy nagle późną nocą ożywa i gdzieś traci swoje oczy, przez co jego oczodoły świecą czernią, a gościu powoli przemieszcza się do pozbawionego drzwi biura ochroniarza. Swoją drogą, gościu pojawił się także we FNAF-ie AR i we FNAF-ie VR, gdzie to mamy szansę posłuchać jego pięknego głosu. No może nie takiego pięknego znowu, ale całkiem adekwatnego do jego wyglądu. That game was totally rigged! That's what you get for leaving me hanging! It's not my fault! I have these fat plastic fingers and can't press the button! Skoro już animatrony z FNAF 2 mamy za sobą, przejdźmy do jedynej wersji Freddy'ego, która pojawiła się we FNAF 3. Jest to mianowicie Phantom Freddy. Jest on na maksa pomijalnym animatronem w tej części gry, bo nie pełni tutaj w zasadzie żadnej roli, poza tym, że od czasu do czasu może cię przestraszyć, aczkolwiek bardzo łatwo jest jego atak skontrować. W kwestii jego wyglądu myślę, że mogę zirytować tych maksymalnych fanów FNAF-a, bowiem wydaje mi się, że jest to bardzo zbliżony wygląd względem Golden Freddy'ego z pierwszej części gry, tylko że ten jest jakiś taki pożółkły, może trochę zielonkawy, generalnie wygląda jakby był spalony. Warto również dodać, że jest po prostu czymś w rodzaju halucynacji. Niewiele można powiedzieć na jego temat, więc przejdźmy dalej do, myślę, że najgorszej wersji Freddy'ego, która kiedykolwiek wyszła, bo jest trochę bezsensowna. Mowa tu mianowicie o okropnym Nightmare Freddy'm z FNAF 4.
Zacznijmy może od tego, że po prostu nie podoba mi się jego wygląd, ale zasadniczo ja po prostu nie lubię tego, jak wyglądają Nightmare Animatrony w kwestii każdego z nich. Wydają mi się być lekko przesadzone, ale w każdym razie jest to dość charakterystyczne wobec tej części. Ale tak, FNAF-a 4 nie lubię i nie lubię też tutejszych animatronów, tak samo jak jest z Freddym w tej części gry. Chłop będzie spawnować się na łóżku, co jakiś czas będziemy musieli się odwracać, żeby odgonić te małe wersje Nightmare Freddy'ego, które można by uznać za jego, nie wiem, synów czy coś, których nosi dosłownie w tych dziurach w swoim brzuchu. Eleven nazwał go kiedyś Papą Freddiem, więc ja też czasem lubię tak prześmiewczo na niego mówić. Wobec tego, kiedy na łóżku pojawiają się cztery wersje małego Freddy'ego, Papa Freddy pojawił się i nas jumpscare'uje. W kwestii wyglądu chłop jest gigantycznym, podziurawojnym monstrum z brzydką mordą. I to w sumie tyle można by powiedzieć na jego temat generalnie. Nie przepadam za tym ziomkiem. Skoro już jesteśmy w kwestii FNAF 4, wspomnę jeszcze na szybciora na temat Nightmare Fredbear'a i na temat Nightmare'a, bo myślę, że też do nurtu Freddy'ego się oni zaliczają. Swoją drogą, podobno odgłosy małych wersji Freddy'ego to tak naprawdę dźwięki piszczących świń, tylko że mają trochę wyższego pitcha. Czy to prawda, nie jestem w stanie zweryfikować, ale możliwe, że coś w tym jest. Super Horror Bro mówił o tym w swoim filmie, którym się tutaj inspirowałem. Nim przejdziemy dalej, koniecznie subskrybujcie kanał, bo chcemy dobyć 200 tysięcy widzów do Halloween, czyli do 31 października. Cóż, miejmy nadzieję, że nam się uda, tymczasem przejdźmy do całej reszty. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie. Fredbear na przestrzeni całego Five Nights at Freddy's miał trochę większą rolę w porównaniu do co niektórych swoich kolegów po fachu. Po raz pierwszy został wspomniany we FNAF-ie dwójce, w nocy piątej, kiedy to Fungi wspomina nam o restauracji Fredbear's Family Diner. Następnie dosłownie na moment pojawia się we FNAF-ie 3 w minigierce, gdzie to zostajemy przeniesieni właśnie do tej restauracji i obserwujemy na scenie właśnie Fredbeara, a także Spring Bonniego. Następnie pojawił się we FNAF-ie 4, gdzie pełni dość kluczową rolę w kontekście fabuły, bowiem główny bohater minigier, czyli płaczące dziecko, Gregory czy coś, boi się go wręcz panicznie, aż w końcu pod koniec gry miejsce ma The Bite of 83, ugryzienie w 83, gdzie to jego starszy brat wraz ze swoimi trzema ziomkami wsadzili młodego, a w zasadzie technicznie rzecz biorąc jego głowę w paszczę Fredbeara. Ten zaczął płakać i sprężynowe zatrzaski nie wytrzymały i paszcza się zamknęła. Młody umarł, a w późniejszej części gry widzimy kolejną halucynację, bo Nightmare Freddy też był halucynacją. Mianowicie Nightmare Fredbeara i co mógłbym powiedzieć na jego temat? Przede wszystkim ma brzydki ryj i działa dokładnie tak jak wszystkie inne animatory we FNAF-ie 4, tylko że ich model jest podmieniony na model Fredbeara, tak jak gdyby on przychodzi z każdej strony. Jest strasznie natarczywy, że tak to ujmę. Albo agresywny czy coś, w każdym razie jest go wszędzie pełno i gdzie nie spojrzysz, tam jest Fredbear. I to w sumie tyle. Pojawia się tutaj także jeszcze inna wersja tego typu, czyli Nightmare, po prostu koszmar. I to jest przeźroczysty Fredbear, który przez otoczenie gry bardziej kojarzy się z barwą czarną. I to w sumie tyle. Nie ma się za bardzo co więcej na jego temat wypowiadać, bo jest strasznie nudny, więc przejdźmy do najlepszego FNAF-a pod kątem gameplayu, czyli do FNAF-a Sister Location. Tutaj bowiem pojawił się Funtime Freddy wraz ze swoim dobrym ziomem, czyli Bonbonem, i tych dwóch ziomków naprawdę bardzo lubię. Przede wszystkim gościu ma bardzo ciekawy wygląd, wręcz taki robotyczny, kojarzy mi się to trochę z Obcym. Spójrzcie chociażby na ten trailer, gdzie te jego wszystkie części się tak ruszają fajnie. Swoją drogą fajnie to wygląda, kiedy jego kolorami dominującymi są biały i różowy. Oczywiście nosi również cylinder, ma parę szczęk, a w ręce trzyma swojego ziomka Bonbona i nie wiedzieć czemu kojarzą mi się oni z Huggim Wuggim tak naprawdę mocno. Może dlatego, że mamy tutaj do czynienia z tym problemem dla wielu, kiedy horrory indie bądź tego typu gry są bardziej kierowane do młodszych odbiorców, a wszelkie straszaki są projektowane tak, by jak najbardziej do takowych odbiorców trafić. I myślę, że Funtime Freddy bardzo zalicza się do takowych postaci. Spotykamy go kilka razy na przestrzeni gry i generalnie spotkania z nim są naprawdę super, a swoją drogą bardzo podoba mi się jego osobowość i głos, bo gościu brzmi jak ostry psychopata. Posłuchajcie. Well, hello again! Are you ready for round two? Ready or not, here I come! Knock, knock! Anybody home? Podobno wynika to z faktu, iż Scott, tworząc Funtime Freddy'ego, bardzo inspirował się Pennywise'em. Aczkolwiek nigdzie nie znalazłem informacji, aby to potwierdzić, więc bierzcie tę informację z przymrużeniem oka. Swoją drogą, w jego kwestii to by było już na tyle, zatem przejdźmy do FFPS-a, czyli następnej w kolejności części FNAF-a,
gdzie to pojawił się całkiem interesujący Molten Freddy. Dosłownie jest to zbieranie na kabli drutów animatronicznych części zakończonych zniszczoną głową Funtime Freddy'ego, tak jakby. Podobno Molten Freddy powstał z pozostałości Enarda i to w sumie pod względem fabuły tyle na jego temat. Możemy sprowadzić go do pizzerii we FNAF 6, w FPS-ie, gdzie także, jeżeli wszystko prawidłowo doprowadzimy do końca, spłonie w pożarze z końca gry. Gościu ma poza tym całkiem ciekawy głos i to byłoby w zasadzie tyle na jego temat. Jego wygląd jest całkiem ciekawy, ale na tyle prosty, że nie wzbudza we mnie jakichś cieplejszych odczuć wobec jego postaci. Zatem myślę, że możemy przejść do następnego Freddy'ego, który pojawił się w tej części, czyli do Lefty'ego. Wypowiadając jego nazwę, przypomniała mi się taka jedna mała rzecz. Tutaj może parafrazując, Lefty. Left znaczy lewy. Teoria to Lefty to Lewandowski. Hehe, serdeczne pozdro dla kumatych. Lefty w rzeczywistości jest wariacją na temat Rockstar Freddy'ego, do którego za chwilę przejdziemy. Nie posiada jednego oka, charakteryzują go ciemne barwy, głównie czarne i szare, z lekką domieszką czerwonego. Na jego klatce piersiowej znajduje się gwiazdka, poza tym gościu ma czerwony cylinder i mikrofon. Jego rolą w tej części FNAF-a było uwięzienie marionetki, po to by później zostać sfajczonym w pożarze z końca gry. W sumie to tyle. A propos Rockstar Freddy'ego, tutaj pełni po prostu rolę Freddy'ego, tyle że nie straszy. Stoi na scenie i śpiewa. Jest także częścią w cudzysłowie nowej linii animatronów znanej właśnie pod szyldem Rockstar. Rockstar Bonnie, Rockstar Foxy, Rockstar Chica, Rockstar Freddy. To by było tyle. W międzyczasie pojawił się FNAF Help Wanted, a także DLC do niego, Curse of Dreadbear, które przedstawiło właśnie Dreadbeara, którego najciekawszą częścią było podobieństwo do Frankensteina i w sumie miał fajną minigierkę. To tyle na jego temat, bo nie był jakoś ultra mega ciekawy. Ostatni na ten moment gra w serii, czyli Five Nights at Freddy's Security Breach, na którego temat stworzyłem całą serię, którą możecie sobie sprawdzić, jeżeli jeszcze tych filmów nie widzieliście. Ta część przedstawiała kolejne dwie wersje Freddy'ego. Pierwsza to Glamrock Freddy. Tutaj ponownie zwykły Freddy, tylko tym razem z linii Glamrocków, która zabawiała publiczność w Freddy Fazbear's Pizza Plex? Nie, co ja gadam. W nowej, gigantycznej placówce Mega Pizza Plex. No, tak to powinno być. I co interesujące, przez całą grę Glamrock Freddy nam pomaga, a dokładniej Gregoremu, w którego się tutaj wcielamy. Pomaga nam przez całą grę i bez jego pomocy z pewnością nie udałoby nam się dojść do końca. Pojawia się tutaj także postać Bloba, która jest, myślę, że lekką wariacją na temat Molten Freddy'ego. Jest generalnie dużo większy i trochę bardziej złowrogi i do końca nie wiadomo, jaka jest jego rola tutaj, poza tym, że porywa Aftona ze sobą. Miejmy nadzieję, że nadchodzące DLC jakoś to wyjaśni. Jeżeli chcecie więcej o tym usłyszeć, to zapoznajcie się z moją całą serią na temat FNAF Security Breach. Teraz gdzieś powinno się wam wyświetlać na ekranie. No i propos Freddy'ego, na przestrzeni całej serii gier Five Nights at Freddy's to byłoby na ten moment na tyle. Rzecz jasna, w materiale w tym nie poświęciłem aż tyle uwagi Shadow Freddy'emu, czy postaci Yendo, albo Helpiemu, ale uważam, że nie są to zbyt istotne dla fabuły postaci, a raczej są dosyć pomijalne. Szczerze mówiąc, ze wszystkich najbardziej zapamiętałem właśnie Shadow Freddy'ego, bo był najbardziej charakterystyczny z nich wszystkich i w zasadzie do tej pory także nie doczekał się jakiegoś wyjaśnienia swojej obecności. Pamiętam do tej pory teorię zakładającą, że on, a także Shadow Bonnie to tak naprawdę duchy zmarłych pracowników w placówce. Szczerze nadawało to mega klimatu drugiej części. Jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu filmów w przyszłości, to zostawcie pod tym filmem kciuka w górę, a także napiszcie o tym w komentarzu. Zostawcie również suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chcemy dobyć 200 tysięcy widzów do 31 października, czyli do Halloween. Zapoznajcie się też z moimi poprzednimi filmami, wyczekujcie tych następnych i wpadajcie na mojego Instagramka, TikToka i całą resztę. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się cieplutko, mówię do was Mondar. Cześć!